miał wszelkie prawa dobierać sobie swoich współpracowników. Także chcę wam powiedzieć, że właściciel klubu w tym okresie przeszłości, znaczy mojej niepowodzy, miał także prawo mnie zwolnić. Także jest to ważne, co w tej chwili mówię, bo myślę, że pewne rzeczy były domówione, zresztą o tym powiem później, ale jeżeli chodzi, między nami powstały, jeżeli powstały jakieś nieporozumienia, jeżeli powstały także, mogę powiedzieć, jeżeli popełniałem ja dużo błędów, to chciałbym tutaj właściciela przeprosić za to. Oczywiście nie jestem człowiekiem idealnym, nie jestem człowiekiem doskonałym. Każdy z nas ma w pewnych momentach słabości jakieś, dlatego tutaj z samą stanowczością i determinacją powiem, że no, za to wszystko chciałem przeprosić. Szczególnie właściciela, tak powiedziałem, klubu. Jestem po rozmowie z właścicielem klubu i wszystkie nieporozumienia, jakie mogły zaistnieć między nami, po prostu zostały wyjaśnione. I to wyjaśnione w sposób taki zdecydowany i wyczułem w głosie naszego właściciela dużo determinacji w tym, co chce osiągnąć. Ja myślę, że on może z drugiej strony to samo odczuł, bo ja też jestem bardzo zdeterminowany, żeby dalej w kolejności, jakiej istnieje oczywiście futbol, szczególnie takiej sytuacji, w jakiej znajduje się klub, żeby dalej cel osiągać i w kolejności wygrać znowu Mistrzostwo Polski. Rzeczywiście w tym okresie, to było w 2002 roku, na wiosnę przyjąłem funkcję też trenera w sytuacji, kiedy drużyna walczyła o Mistrzostwo Polski. Ale myślę, że to jest normalne, że tutaj w Wiśle Kraków zespół zawsze gra o Mistrzostwo Polski. Tutaj nie ma jakiej innej alternatywy. Ja w tym momencie, kiedy brałem zespół w 2002 roku, no nie zdobyłem Mistrzostwa Polski, prawda? Z różnych względów, może z tych względów, że no, musiałem się dopasować, musiałem po prostu coś tworzyć, konstruować. No i w późniejszym okresie stworzyłem dobry zespół, stworzyłem zespół, który dawał nam satysfakcję nie tylko na arenie naszej krajowej, ale także międzynarodowej. Ale ja myślę, że tutaj trzeba to podkreślić z większą determinacją, że naprawdę ten zespół w tej chwili aktualny, który jest, no jest to zespół też stworzony z zawodników dojrzałych, zawodników, którzy mają duże predyspozycje. Jeżeli w tej chwili na przykład szwankuje skuteczność ofensywna, no to trzeba się nad tym zastanowić, jak to poprawić. Jeżeli trzeba zrobić lepsze wyniki, no trzeba się nad tym zastanowić. Ja muszę się po prostu poznać bezpośrednio w pracy z zawodnikami i myślę, muszę to zrobić jak najszybciej i jak najskuteczniej. Ale na pewno, znając ten zespół, przecież oglądam ligę co tydzień, prawda, i oglądam Wisłę Kraków szczególnie też co tydzień, więc mam jakiś punkt widzenia w stosunku do tego, co bym chciał zrobić z tym zespołem. Oczywiście tu możemy mówić o wielu elementach techniczno-taktycznych. Ja myślę, że na dzisiaj za dużo nie będziemy po prostu mówili, raczej będę chciał się przekonać osobiście z tej pracy codziennej, co możemy poprawić i jak to będzie wyglądało, żeby było lepiej. A czas pokaże, oczywiście czas jest bardzo krótki, bo nam zostało 10 meczy i w tych meczach musimy być przygotowani na 100%, także myślę, będę musiał działać szybko, ale z dużą rozwagą. Bo ja to, co powiedziałem, tą skuteczność ofensywną, prawda, ona polega na pracy
i pracy szczególnie w konstrukcji gry i w wykończaniu akcji. Bo tutaj to jest ważne. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, tak, bo to jest taki element, gdzie teoria nie zawsze, jak to się mówi, no, teoria musi być poparta praktyką. I dlatego będę dążył do tego, bo wiem, gdzie jest problem i będę dążył do tego, żeby ta skuteczność ofensywna zdecydowanie się poprawiła. A zmian w składzie i ustawieniu można się spodziewać? Ja myślę, że nie. No, jest grupa zawodników, która jest stworzona tutaj już od dawna, prawda? Na tej grupie trener zawsze bazował. Tutaj zmiany nie będę widział. To znaczy z zewnątrz, natomiast tutaj wewnętrznie no, będziemy widzieć, jak w zależności od formy zawodników, w zależności od ich predyspozycji dnia formy będę musiał decyzję podejmować i mogą nastąpić jakieś przesunięcia w ustawieniu jednego czy drugiego zawodnika, no, w zależności od tego, co poznam jak najszybciej w tej drużynie. Ale w praktyce, bo ja nie znam, teoretycznie widzę ją, oglądam. Także pomysł na to mam, jakby to ustawić w praktyce lepiej tę drużynę. Nie ukrywam, że liczę bardzo na kibiców. Pamiętam ich wspaniałych kibiców, którzy zawsze dopingowali ten zespół w momentach trudnych, w momentach, można powiedzieć, sukcesy czy niepowodzeń. I dlatego liczę, że w dalszym ciągu będą nas wspierać, będą nas dopingować. I wierzę w to. Wierzę w to, że wraz z nimi te sukcesy, wraz z nimi i z drużyną te sukcesy muszą przyjść i ten cel osiągniemy.